Już teraz wiem, że nie są tylko po to, by do ciebie wracać każdą nocą złotą. Nie znam słów, co mają jakiś większy sens. Jeśli tylko ty moje noty powiem, byś tam, zawsze tam cię ty. BMG mordeczko moje cardio. Rudę traktuję kartą. W moim świecie mordo nie ma nic za darmo. Liczy się banknot, liczy się banknot. Dystrybucja Rotterdam, haczysz karamelo. Białe grudy kokosowe, tak jak Rafaelo. Młody chłopak hajsy z dragu wjeżdża Panamerą. Dupy na sam widok mokną, mówią pana niego. Ja robię burdę, na mnie mówią, na mnie nie złamał pas. Słuchajcie, jaki jest plan? Jedziemy, cisza. Jedziemy po wieśniaka, z wieśniakiem. Jedziemy po rowery ze szpitala, jedziemy rowerami na napad, oddajemy zakładnika za to, żeby nas gonili też rowerami, a jak się nie uda, to strzelamy. Mam nadzieję, że się uda, bo będziemy mieć tylko jednego zakładnika, także twarde negocjacje muszą być. Musi Michael negocjować, on ma 11 lat, mu nie można odmówić. Być jest problem z tym dzieckiem. Jeden zakładnik. Nie być problem. Nie być? Nie. Adamus 00. Wsiadam do góry świeżo pod ceramice. Nie to nic milionego, bo tego nienawidzę. Wuper, jak spojrzysz na tablicę, apetyt rośnie tak jak na tablicy. Albo jak ty się spisisz od... Ej! BMX-ami czy górskimi? Górskimi, bo to w górach będzie. BMX? Ale gdzie w górach? Co, będziemy 10 km jechać tymi rowerami? Będziemy, kurwa! Taki jest plan, nie wyłamujmy się. Co? No, masz tego, ja wypożyczę inny. Ej, sprzęt jest zajęty. Ty, czekaj. Ja muszę BMX-a. Ja biorę ten. Gdzie oni są? My już jedziemy. Ale ja już jestem na miejscu, ile można czekać nawet? Nie, naprawdę strasznie dziwnie cię słyszę. Kurwa, jestem na miejscu, ile na was można czekać? O, my za kilometr będziemy. Ja pierdolę, no dobra. Każdy ma klamę? Mama, co? Cię kurwa zaraz, no dobra. Ła! Ale już nie bi. Potrzebować. Nie, Departament Policji! Strzelę, drodzy Państwo, co tu się dzieje? Dlaczego tu wyje alarm? Co cię to obchodzi? Idź w swoją stronę, przybyszu! Matko Boska! Co wy robicie z tymi broniami? Celujemy do tego! Bawimy się. Ale co on wam zrobił? Co on wam zrobił? No wypuśćcie go, chłopaki, dajcie bawimy, spokój. Bawimy się tylko, bawimy to się. Jest zabawa taka, proszę nam nie przeszkadzać. Michael... Jeden gość ma 11 lat i chciał się pobawić Michael? W złoczyńcu. Michael Jackson. Michael Jackson. On żyje? Teczko podkreślenie wysłał ZL5. Na zawsze. Dobrze. W naszych sercach. Proszę, panie Michael Jackson. Pan jak się nazywa tutaj? Co ja? Tutaj do mnie mówi? Tak, tak. Ja się nazywam... Jack Mills. Przedstawię się, moja odznaka. Mr. White. Mr. White. Dobrze, panie White, no generalnie tak, dochodzi alarm tutaj, słyszymy jakieś tam, jakby ktoś stukał w ścianę. To dźwięk z telefonu jest ten alarm, proszę się nie przejmować. A mogę zobaczyć telefon, z którego to tutaj tego leci? Nie, bo to iPhone, zajebiesz mi. Nie, no ja... Bomba w was nie stać w policji na iPhone'a. Kto z wieki? No i dobra, no może nie stać, ale za to mamy fajne fury. A nasze nie fajne? A wy? A z czym wy tutaj przyjechaliście? Rowerami. I co, myślicie, że wy nam tutaj uciekniecie? No jasne. No was tak. Złapiemy. Nie, ale dlaczego mamy uciekać? Przecież my tu nic złego nie robimy. No nie, no panowie, no jakbyście nic złego nie robili, to byście nie trzymali broni tutaj. To nie jest broń, to atrapa. Tak? No chodź, zobaczysz. Nie.
to wyjdźcie i porozmawiajcie. Wolę nie zobaczyć. Ja nie będę rozmawiał, nie mam potrzeby. Jestem wolnym człowiekiem. Tutaj jestem klientem banku i ja teraz jestem obsługiwany i nie mam czasu wychodzić. No ale... Przecież stoi pan tutaj w miejscu, no co pan mówi? Dobra, no... Bo pani ekspedientka się schowała, jak wyciągnąłem klamę i nie wiem, o co jej chodzi. Jest jakaś nieuprzejma. Chciałem złożyć w ogóle zażalenie. O matko! Co? Boże święty! Co? O, kurwa, on nie zjadł, on nie zjadł. Dobra, przyślijcie medyka. O, kurwa. Medyk no, w trybie natychmiastowym. Czy chcesz to kontynuować? Słucham? Zastanówcie się dobrze, czy chcecie to kontynuować. Okay. Chcemy. Pójdziecie siedzieć, wszyscy. Nie... Nigdy mnie nie złapiecie. O, wiesz, już takich znam, co tak mówili? Sekunda, zaraz siedzą na więzieniu stanowym z Mokrym Willy. Wiesz, kto jest Mokry Willy? Oho, on ma fetysze. To związane z przystojnymi facetami. Z tym Mokrym Willy. To na pewno cię już zasuwał, bo ty dość ładny chłopak jesteś. Dobra, panowie. Słuchajcie. No? Daję wam szansę tutaj na poddanie się. Oczywiście odłożenie broni na ziemię. Zdjęcie musiałem zrobić. Dobra, słuchaj, ja ci powiem jak będzie. Słucham. Ilu was jest? Ilu nas jest? Czterech. 20. Sześciu. 20 i jeszcze jadą do nas. Dobra. To niech przywieźcie 20 rowerów. Chyba. To jest żądanie, rozumiem, tak? Mamy was gonić rowerami. To jest rozkaz. Dobra, spokojnie. Nie chcemy, żeby zakładnikowi stała się krzywda, tak? Tak. Dobra, momencik. Chłopaki, no musimy to jakoś kompromis tutaj zrobić, taki z waszym kolegą, który tutaj leży. Przyjechali strażacy na miejsce, którzy udzielą mu pierwszej pomocy, no ale to nie może być w banku, bo możecie jeszcze tutaj strażaków postrzelić. Dobra, słuchaj, dam ci słowo honoru, że nic im się nie stanie. Przysięgi. Na mały paluszek. Ale nie mój, tylko tego zakładnika! Dobra. Chłopaki, potrzebujemy wsparcia. Jest osoba, która została uderzona prawdopodobnie czymś twardym w głowę. Jest w środku. Dobrze, musimy... Panie strażaku, ja to szanuję. Zrobimy sobie zdjęcie? Śpiesz, potrzebujemy pomocy. Nie, to nie. Nic mu nie zrobię, nawet jak mi zdjęcia odmówił. Ja jestem porządny. Jesteśmy tylko po to, żeby pomagać. No, on też jest porządny. Patrzcie, jak mu kurwa robi. Co on mu robi? Opatrowuje go. A ty co, policyjny bandyto? Nawet nie umiesz tak pomóc do mnie. Komuś. Nie mów tak do mnie. A jak mam mówić? Zapomniałem, jak się nazywasz. Ej, ale... Normalnymi rowerami na zgoncie. No nie, no normalne, no tutaj może pan wyjść i zobaczyć tutaj rower nasz, to ja chcę, dobra, ty, to ja mam inny pomysł. Ja używam karty pułapki, która się nazywa odwrócenie. Wy nas gonicie naszymi rowerami, a my spierdalamy waszymi. Ale wiecie, że nie macie wtedy szans. Jak to? No bo nasze rowery są dokładnie takiej samej klasy jak wasze rowery. A w dodatku mamy na nich specjalne przyciski, które mogą dezaktywować łańcuch i spada od razu. No i co jeszcze, kurwa? Transformersów się naoglądałeś, gościu. Nie ma takich rowerów, takie rzeczy, co mają oczywiście, przyciski. Tak. Możemy sprawdzić. Będziecie uciekali tym, a ja wam łańcuch zerwę. Ty, on blefuje czy nie? Chyba nie. Dobra, masz szczęście. Oglądałem Transformersy i wiem, że coś takiego jest. Ty, jakoś tak cicho. Puści ktoś muzyczkę jakoś, bo... Bez muzyczki to tak dziwnie, a tutaj alarm był, a teraz tak cicho jest. Jest cisza przed burzą. Drodzy państwo, umówmy się w ten sposób. Nasi koledzy już tutaj jadą z resztą rowerów. Jeżeli tutaj dojadą, będziecie mogli sobie wyjść i zacząć uciekać, tak? No dobra, ale chcemy jeszcze okup za zakładnika, bo to rowery to na dobre negocjacje nam zadaliście. Nie, no słuchajcie, nie mogę wam dać nic więcej. Nie, gruby. Zgodziliśmy się na żądanie takie, że będziemy was gonili rowerami, ale tutaj oczywiście już... No dobra, ale ja mam jeszcze jedną prośbę. Zapalimy papieroska.
No to jak uciekniecie, to możesz wrócić i zapalimy papieroska razem. Dobra, to ja przyjdę na komendę, tylko jak się nazywasz Whisky i powiem, że Jack mieliśmy... Jack Mills. Dobra, Jack Mills. I powiem, że mieliśmy papierosa zapalić, tak? Dobra. Dobra. Tylko żebyś był na komendzie, bo... Na komendzie, mission roll. Główna komenda w środku Jasne, miasta. Jasne, dobra. Na papierosa dobra. Przyjdę. Ale papierosa. Tak wiesz, nie zamkniesz mnie wtedy. Broń Boże, nigdy w życiu. No dobra, to wpadnę, nie ma problemu. No i dobra. Ty. A co ty taki jesteś? Proste, że go złapię. Mhm. Co? Ty. Chciałem ci powiedzieć, że nie masz maski, ale ty myślisz? Brodę założyłeś, jesteś mądrzejszy ode mnie. Myślę, że brodę tu. Albo ten... Ej, słuchajcie, idźcie tam do drzewa, weźcie kilki, zerwijcie i jak coś będą uciekali szybciej, to podejdziemy do nich i im kijek między szprychy włożymy. Żadne kije między szprychy, to jest nieczysta zagrywka, wszystko słyszałem. Ale... No, kija to... Nie ruszaj się, bo cię zastrzelę! Co no jest, rozgryzłeś nas, nie będziemy używali kijów w takim razie. Kijów nie można używać. Dobra, nie będziemy kijów używać, jak pan Dobra. Nie będzie GBS-a pił, ani nikt inny. Dobra, ale słuchajcie, czekajcie chwilę. Bo was jest czterech, nas jest czterech, nie? Tak. Ja jako, że jestem Mr. White, to ja chcę, żeby mnie gonił pan, który ma białe włosy. Ten taki no to ja. W tatuażach. Dobra. A ten Michael Jackson ma 11 lat, więc chcę, żeby go gonił ktoś, kto ma studia pedagogiczne. Chłopaki? Cholerę, ja mam? Tak, ty masz przecież studia pedagogiczne. Mam. Oczywiście, że proste, że tak, no stary. Tak. Dobra, no. Tutaj kolega w portach jest wielkim fanem rolnictwa, więc chciałbym, żeby gonił go ktoś, kto przynajmniej... Jest ekologicznym człowiekiem i na przykład... O, jest ze wsi! O! No to dobra. No i pasuje. Dobra. A Matt A Matt jest byłym pięściarzem, więc chciałbym, kto, żeby... Kto? Matt Torenka, 14, tak się nazywa. I tak? On jest byłym pięściarzem i chciałbym, żeby gonił go ktoś, kto przynajmniej no to kickboxing... No to idealnie, akurat mamy takich ludzi, no. Idealnie. No to idealnie się składa. Panowie, kto który będzie rowerem uciekał? Kolory, bo my tutaj... Dobra, żółty, pan ekologiczny, okay, żółty to zielony, ja. Pan przystojniak. O proszę. 11-latek będzie uciekał czerwonym BMX-em. To szybki, ale on czerwony to szybszy jest, halo. No i dobrze, on ma 11 lat, daj mu fory zwyrodnialce. To tak nie działa wcale, człowieku, ty jesteś poważny? Dobrze. No, a pięściarz będzie uciekał czarnym BMX-em. 11 lat to ledwo na rowerze się nauczyłeś. Dobra, dogadane wszystko. Czekaj chwilę, chłopaki... jeszcze potrzebujemy 30 sekund dla siebie. Dobra, okej, w porządku. Będziecie gotowi, możecie krzyknąć i wychodzić. Mat, już dobra, jesteśmy mat, gotowi. Dobra. Rozdziel kasę, możliwe, że ktoś ucieknie, rozdziel na czterech. Daj GBS-ko. Dobra, już ci daję. Panowie, gdzie będzie? Halo, panowie! Już możecie. My siadamy na rowery. Możecie. Dobra, jadymy. Nie pierdol! Błagam. Nie mów, że to się właśnie stało. Dobrze, że wziąłem rower górski. Halo? Jak wam idzie mnie dwóch policjantów konia, a ja nie wypiłem GBS-a? Ja już jednemu uciekłem. Co ja mam zrobić teraz? Uciekaj! Po górach! Na karku ich mam! Po górach uciekaj! Krzycz, po górach już jechałem, oni są szybsi po górze. Krzycz, że masz... Już mnie dojeżdża! Krzycz, że masz 11 lat i że dali ci spokój! Mam 11 lat! Wy nie możecie mnie zamykać w więzieniu! Nie goń mnie, człowieku! Pomocy proszę, on mnie zaraz dogoni. Co z tego, że nie mam szans? Nie, ja nie mam szans iść do więzienia, mam 11 lat, przestań mnie gonić, proszę. Dobra, muszę się rozłączyć, bo jadę po górze, nie mogę trzymać telefonu. Halo! Halo, goni mnie! Ja już uciekłem! Co? Ja już uciekłem! Jak uciekłeś? No uciekłem! Mój policjant już odpuścił, od razu takiego flika wyjebałem i zaczął Michaela chyba gonić. Bo nie goni cały czas. Ty, słuchaj, nie dajcie się złapać, ja lecę po samochód jakiś. Przyjadę samochodem po was. Dobra.
Matt! Matt! Wsiadaj! Że tak nieładnie! Uciekaj! JP, się, kurwy! Się chyba... Ale kurde, szkoda mi go trochę. Czemu? Bo dał mi szansę, bo się zablokowałem raz w kamieniach. Ja pierdolę, ty jesteś kupi. Szybko. Dobra. Kurwa. Zamienię każdy oddech w niespokojny wiatr, by zabrał mnie z pokortę tam, gdzie na swój świat. Poskładam wszystkie szepty w jeden ciepły krzyk.